Dzień dobry, na imię mam Ela, przyjechałam z Lądka Zdroju. Przyjechałam do Akademii z bardzo dużymi problemami zdrowotnymi. Na początku nie bardzo wierzyłam w to, że tutaj w Akademii Medycyny Ludowej ktokolwiek może mi pomóc, ale choroba zmuszała do tego, że człowiek szuka ratunku gdzie tylko się da. Ku mojemu bardzo dużemu zdziwieniu i zaskoczeniu po kilku dniach okazało się, że ja poczułam się dużo lepiej. Odstawiłam leki przeciwbólowe, co pozwalało, zaczynałam powoli stawać na nogi i po prostu czułam się coraz lepiej. A przyjechałam do Akademii z chorobą nowotworową. Był to rak szyjki macicy. Byłam w stanie naprawdę wyczerpującym. Mój organizm przyjmował już wszelkie choroby. No, to, że był rak, to jest jedno, ale drugie, że po prostu organizm miałam tak wyczerpany, że miałam ogromne bóle, nie umiałam funkcjonować normalnie. No, po zabiegach, które brałam tutaj w Akademii Medycyny Ludowej i poczułam się no bardzo, bardzo dobrze. Po jakimś czasie zrobiliśmy badania ponownie. Okazało się, że moja choroba się cofnęła, że tego raka nie ma, co naprawdę jest zadziwiające, a jednocześnie dla mnie to jest bardzo radosne. Ja wracam do życia i czuję się szczęśliwa, zadowolona. Po prostu, no nie wiem jak to nazwać, ale brakuje mi słów na to, jak bardzo pan Aleksander pomógł mi. Myślę, że uratował mi życie, a to chyba jest najcenniejsze, co może być. Nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć. Chciałabym przekazać wszystkim, którzy może w tej chwili mnie słuchają, że nie bójcie się i uwierzcie naprawdę z całego serca, że przyjazd tutaj to jest coś, co daje życie, zdrowie i stawia ludzi na nogi. Tak trzeba się ratować, bo czasami medycyna konwencjonalna nie jest w stanie nam pomóc. A tutaj w Akademii przy całej pracy, jaki cały zespół wkłada w pacjentów, to jest naprawdę możliwe. Jest możliwe wyzdrowienie i zachęcam wszystkich jeszcze raz do przyjazdu tutaj do Akademii Medycyny Ludowej, do Świebodzic, do pana Aleksandra Chareckiego, który bardzo dba o swoich pacjentów, ze szczególnym, jakąś taką opieką szczególną podchodzi do każdego jednego pacjenta. Nikogo nie zostawia ani z bólem, ani z problemem. No a przede wszystkim pozwala nam myśleć, i że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie na dobrej drodze i to też jest bardzo dużo dla nas chorych i cierpiących, ponieważ czasami nasza psychika podupada i wydaje nam się, że już nie ma dla nas ratunku. A tak nie jest. Tak nie jest, ponieważ wiem sama po sobie, przekonałam się na sobie, że tu w Akademii Medycyny Ludowej przy całych zabiegach, które tutaj pobrałam i przy całej opiece pana Aleksandra nade mną, ja jestem dzisiaj zdrowa, za co z całego serca dziękuję.